Celem naszej kolejnej wyprawy jest miejscowość w powiecie brzozowskim o nazwie Przysietnica. Stała się ona bardzo popularna w świecie gołębiarskim za sprawą wielkiego mistrza Józefa Wani. Odwiedzamy go w jedną ze słonecznych czerwcowych niedziel, by móc razem z nim oczekiwać na przylot gołębi z lotu i by pokazać z bliska i dowiedzieć się więcej o tajnikach prowadzenia gołębi pocztowych na tak wysokim poziomie, jak również odpowiedzieć na nurtujące nas pytanie, co jest podstawą tak wspaniałych mistrzowskich wyników. W oczekiwaniu na przylot gołębi z lotu zastajemy w altance przy filiżance herbaty żonę Annę oraz córkę Joannę i syna Piotra. Żona Anna jest gościnna dla wszystkich przybyszów, tak więc i my zostaliśmy mile przyjęci. Również piesek państwa Waniów jest wiernym towarzyszem w oczekiwaniu na przylot gołębi. Z naszą kamerą wybieramy się teraz do pomieszczeń strychowych, gdzie znajdują się gołębniki lotowe i rozpłodowe. Mamy nadzieję dowiedzieć się coś bliżej o prowadzeniu hodowli przez naszego mistrza. Otóż tutaj weszedłem do gołębnika wdów, które trzymam w tej chwili dobę. Są same tylko siedzenia. Jak to widać, wąski gołębnik malutki. No tutaj w zasadzie wdowom nie potrzeba więcej miejsca, gdyż jeszcze na dół dla pewności daję siatkę. Mam taką specjalną wymierzoną siatkę, które jak one siedzą przez cały tydzień, bo są wypuszczane również na obloty, to siedzą na siatce względem właśnie, żeby się wdowy nie parowały. Jeżeli się wdowa sparuje, to trudno jest później oddać tą samiczkę do wdowca, gdy ona już nie czuje tej potrzeby od samczyka, jeżeli dwie samiczki. Nie powinno się dawać takich samiczek na wdowy, które po prostu kojarzą się między sobą. To jest bardzo malutki gołębnik, ale wystarczający na wdowy. Jesteśmy w tej chwili w gołębniku u wdowców. To jest typowy gołębnik dla wdowców. Może nie jest najnowocześniejszy, ale to zrobione już kilka lat temu, jak dom się budowało, więc tak wziąłem wzór od pana Józefa Grieta. Tam jeżdżą do niego bardzo. Tutaj w tej chwili są włożone samiczki, już czekają na powrót samczyków, bo samczyki poszły na lot Świebodzin. Jest około 580 km, ale będziemy cierpliwie czekać. Pogoda na razie dość dobra. Myślę, że powinno być dobrze. I tutaj robię tak. To lecę w zasadzie wdowieństwem klasycznym. Samiczki zostają w domu, a samczyki idą na lot. Przed wkładaniem na lot samczyków, każda samiczka, jeżeli tu jest akurat pokazane, jest w celi. Wkładam ją tutaj do celi. Samczyk jest na osobnym miejscu. Nie może się dostać do samiczki. Po prostu jeżeli wkładam od pierwszego, wiadomo, od pierwszej samiczki wkładam na lot. Tutaj tak się stało, że ten samczyk zginął. I taką lubką, którą mogę sobie pozwolić w tej chwili do tej żarówki, to jest dokładnie lubka z dużym księgiem, które w tej chwili wszystko mogę wyczytać. Bardzo ładną pigmentację, bardzo ładny pierścień wartościowy. I tutaj wszystkie strumienie są pokazane. Czy jest to gołąb na daleki dystans, czy jest to gołąb na średni dystans, jak również krótki. Wszystko w pierścieniu wartościowym pisze. Tylko po prostu trzeba na to zwracać uwagę. Kto zwraca? Mam kolegów, paru, którzy znają się. Mianowicie nawet mój kolega Marek Rzepka z Tarnowa też zna się na tym i bardzo na to zwraca uwagę. No i jest po prostu super hodowcą, który wie co do czego. Również spotykamy się i wymieniamy poglądy na temat właśnie oka. Jestem zwolennikiem po prostu wartościowego oka. A jeżeli ktoś nie wie, niech sobie sprawdzi na swoim gołębiu, który mu dobrze lata, i na takim gołębiu, który leci, aby do domu dolecieć, niech zwróci uwagę na kształt oka i wewnątrz, co boku tam pisze. Po prostu, kto się zna na tym, to weźmie gołębia, nie musi widzieć wyników i wiadomo, co tutaj w tym pisze. Fakt, że gołębie lotujące mogą mieć pierścienie wartościowe słabsze, bo to się ocenia oko na 50, 35, 35 w plusie, 20, 25. Doprowadzamy gołębia do środy, ewentualnie już do czwartku, a później dopiero w czwartek już możemy dać przy normalnych takich do 400 km lotów, dajemy karmę bogatą, właśnie lotowo bogatą, a do środy karmę lekkostrawną. Jeżeli chodzi teraz na karmę, w niedzielę po locie to karma idzie czysta, ale z dodatkiem
prostu zwilżoną, nawet można po locie zwilżyć tą właściwie wodą z miodem, która była w pojemniku, wystarczy sobie łyżkę ją zostawić i jak pokazywałem na kilogram karmy, ja to mierzę słoikami, można dać sobie bioelektrolux tak zwany, to jedna łyżka stołowa na litrę, po prostu na kilogram karmy wymieszać i można już dać w niedzielę po locie. Niedziela i poniedziałek po locie wzbogacamy gołębie takimi witaminami, preparatami, które no naprawdę gołąb bardzo szybko dochodzi do siebie. Później wtorek, środa dajemy aminowitaminy. Również jest bardzo bogaty skład witaminy tej firmy Elita. No nie po darmo została ta firma nazwana Elita. Ona się składa z czołowych, znakomitych hodowców, którzy te wszystkie dane w tych asortymentach to są praktycznie z zachodu. A zachód, no niestety, do gołębi to jest fachowcem, który, jeżeli chodzi o witaminy, skład witaminowy. Jeżeli chodzi o czwartek, piątek, możemy również dodać witaminę dynamit. Jest to wzbogacony składnik, również wszystko idzie na karmę. Jeżeli ktoś pomyśli, to możemy powiedzieć, że nigdy nie piją czystej wody i czystej karmy.